przekazało kolejne wiadomości o liczbie zachorowań na koronawirusa w naszym kraju. Oświadczenie resortu jest niepokojące. Poinformowało Polaków o kolejnych przypadkach zakażenia wirusem SARS-CoV-19 na terenie naszego kraju. Przekazane dane są bardzo niepokojące. Lawinowy wzrost zachorowań paraliżuje kraj. Niedawno rząd wprowadził dodatkowe restrykcje związane z szalejącą pandemią. Przekazało informacje o kolejnych zakażonych pacjentach. Resort zdrowia na bieżąco informuje Polaków o liczbie osób zakażonych na terenie całego kraju. Niedawno przekroczono próg 2000 przypadków. Teraz ministerstwo poinformowało o kolejnych zachorowaniach potwierdzonych badaniami. Dane są zatrważające, pacjentów przybywa w lawinowym tempie. Mamy 96 nowych przypadków zakażenia HKoronawirus, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą 57 osób z województwa mazowieckiego, 9 osób z województwa śląskiego, 7 osób z Woli. Dolnośląskiego, 6 osób z województwa lubuskiego, 4 osób z województwa opolskiego, 3 osób z Woli. Świętokrzyskiego, 3 osób z województwa wielkopolskiego, 2 osób z województwa podkarpackiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz 1 osoby z Woli. Lubelskiego, przekazał resort zdrowia za pomocą. Do tej pory z powodu zakażenia zmarło w Polsce 32 pacjentów. Ostatni zgon potwierdzono w Tychach, zmarła tam 70-letnia kobieta. Teraz przekazano informacje o kolejnej ofierze, to młody mężczyzna z Warszawy. Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci 37-letniego mężczyzny zakażonego, który był hospitalizowany w Warszawie. W sumie liczba zakażonych 2311/33, wszystkie pozytywne przypadki /WTM osoby zmarłe, przekazało ministerstwo. Potwierdziło również kolejny zgon z powodu zakażenia. Najwięcej chorych zarejestrowano w województwie mazowieckim, ponad 500 przypadków. Kolejne najliczebniejsze województwa pod względem potwierdzonych zakażeń to dolnośląskie i śląskie. W obu obszarach liczba zarażonych przekroczyła 250 osób. W związku z szybkim tempem wzrostu liczby zakażonych osób, polski rząd ogłosił kolejne obostrzenia dla obywateli mające na celu powstrzymanie rozprzestrzenienia się wirusa. Wprowadzono m.in. zakaz samotnego wychodzenia dla osób niepełnoletnich, ograniczenia dostępu i korzystania z parków oraz bulwarów, obowiązek nakładania rękawiczek ochronnych w sklepach oraz restrykcje związane z liczbą klientów przebywających jednorazowo w markecie. Uchwalono również specjalne godziny, w których zakupy będą mogli zrobić tylko seniorzy. Za łamanie przepisów grożą surowe kary pieniężne, od 5 do 30 tysięcy złotych lub nawet ograniczenie wolności.